Marcin, chyba inaczej wyobrażaliśmy sobie inaugurację części wiosennej sezonu. No tak, no, nastawiliśmy się raczej na wygraną w tym meczu. Myślę, że wygrana by była z małym akcentem bramki, której na pewno piłka przekroczyła linię. I myślę, że tutaj błąd sędziego, byłem stałem na linii, akurat widziałem tą sytuację, ale myślę, że mecz bardzo taki zamknięty z zespołu Piasta, gdzieś stanęli nisko, my próbowaliśmy gdzieś się przedrzeć przez tą obronę, jedna kontra, jedna bramka, no dobrze, że udało się nadrobić ten wynik i myślę, że na razie trzeba cieszyć się z tego punktu. A czy nie zabrakło trochę po prostu ognia w pierwszej części gry? Ciężko mi tak stwierdzić z boiska, czy zabrakło ognia. No, myślę, że no, próbowaliśmy gdzieś tam doskakiwać jakoś szybciej, ale no, ciężko mi teraz ocenić na tym. To były takie szachy taktyczne z obu stron, mówię o pierwszych trzech kwadransach. No tak. Pierwsza połowa faktycznie taka bardziej zamknięta, gdzieś w drugiej połowie każdy chciał się gdzieś tam otworzyć i zrobiło się tych więcej sytuacji i też wpadły te dwie bramki. Myślę, że pierwsza połowa taka mocno zamknięta, ale druga już tam każdy próbował gdzieś w tym kierunku ofensywnym. Trochę żal skrócenia dystansu do liderów. Notabene mamy nowego lidera, ten dwójkę Zagłębia Lubi. No to akurat tego nie wiedziałem, bo nie sprawdzałem jeszcze tabeli, ale myślę, że musimy punktować w każdym meczu. No, teraz pierwszy mecz, gdzieś tam pierwszy punkt, no, musimy go szanować i już od następnego meczu walczyć o komplet punktów, no bo jednak uciekają te punkty, a my chcemy jak najbliżej zbliżyć się do czołówki. Zatem kompletów życzę. Dziękuję bardzo.